Halo, halo, a co my tu mamy? Mamy kolejny odcinek, słuchajcie. Udało się dzisiaj trochę na wariackich papierach, bo omalże bym nie zdążył nagrać, ale spróbujmy, chociaż krótki odcinek, ale wiecie, jak to z szarym jest, krótki odcinek, 2 godziny. W każdym razie nagrajmy chociaż krótki odcinek dzisiaj, bo no co będę dużo ukrywał, za chwilę będę robił live. Mam nadzieję, że się wyrobimy ze wszystkim i po prostu będzie i odcinek na niedzielę i live'ik dzisiaj w sobotę, tak jak to teraz nagrywam. Godzina 18:25. Jakby kogoś to interesowało. Słuchajcie, do czego my tu doszliśmy? To z tym słupem światła mieliśmy tę misję, nie? Pomogliśmy tej Rinko. Teraz no, co tu dużo gadać, ciąg dalszy. To są jakieś te ciekawostki. Ogromne przejście dla pieszych. Coś tam. Dobra, nieważne. O, ścięło się chwilę, ale to przez to, że się załadowało. Oczyść bramę. No oczywiście my tutaj sobie tą bramę oczyścimy. O, właśnie, tutaj jesteśmy w tym miejscu, tak. Dobra, no to, tu do góry latają te, nie? Dobra, cały czas jest... Cały czas jesteśmy gdzieś tam kierowani w stronę tego słupa światła. My sobie tu tą bramę rzeczywiście oczyścimy zaraz. Bzit. Na dzień dobry, cutscenka, super. Jesteśmy w gotiku? Jak dzisiaj wyglądałaby bariera? Oj! Ta muzyka jest taka. Powinienem był ruszyć głową, co? Zbyt dynamiczna. Musimy się stąd wynieść, zanim zostaniemy odcięci. Musi być gdzieś więcej tych kamieni tworzących barierę. Co to jest? Jeden z głowy. Tak trzymaj. Z której strony tam to jest? Stamtąd gdzieś, dobra. Szary, teraz jest najlepszy moment, żeby zebrać wszystkie śmieci. Tak jak mówisz. Odkryli nas. O, pani. Dawaj. Ej, ona jest mocna. Ale nie jest taka mocna jak ja. Dobra. One też mogą być do góry gdzieś? A tu my nie mamy tych takich czasem. Aha, a ja tu mogę zwykłym tym... też zrobić, dobra. Użyj wizji spektralnej, aby namierzyć rdzenie bariery. One są gdzieś do góry, jak nic, nie? Dobra, te duszki. Dobra, ja tam jedno, o, tam jest, dobra, jedno. Jak tam teraz dojść? No Jackass po prostu. Parkour. No Jackass to nie, parkour. Tak, teraz. Dobra. Drugi załatwiony. Jeszcze by się tak... Trzeci musi być gdzieś tam. Czwarty gdzieś tam. Tylko gdzie?
musisz wcześniej przygotować barierę. Idealne wyczucie czasu. No, niby prosta misja, ale może się okazać jedną z trudniejszych pewnie. A dla Szarego wszystkie są trudne, nie? To źle leżało. Tam jest, dobra. A tu gdzieś ten anioł nie lata? Gdzie jest ten anioł? Bo ja tu muszę wejść. O, właśnie o to chodzi. Uhu! Bariera wciąż stoi. Dobra. Na pewno. Tylko gdzie? Tam jeszcze w tamte rejony pójdziemy, bo... Jaka dynamiczna muzyka, nie? Jakby naprawdę się coś... jakaś gruba akcja się działa. Ile mamy czasu do uruchomienia bariery? Niewiele. Skup się na jej zniszczeniu. Nie idzie tu wejść? Dobra, nie hałasuj. Bo ja też nie wiem, czy ja to mam. Nie obraca się. Wyjebała. A, tam jest, dobra. Parkour. Gnojki chyba mają dość. Dobra, pięknie. Ten był ostatni? Ostatni. Ostatni gasi światło. Czyżby boss? Bariera opadła. To ciekawe, że zawsze wydają się być o krok przed nami. Masz podejrzenia wobec Rinko? O tak, jak cholera. Muszę się dowiedzieć, co się z nią stało. Ciekawe. Jest tutaj budka telefoniczna, oznaczona innym kolorem niż pozostałe. Budka telefoniczna? Posąg przedstawiając oczy mapy, które zakrywają kolejno oczy, uszy i usta. Znajdź ją, a wtedy zadzwonimy do Eda. Będziemy jeszcze potrzebować karty telefonicznej. Dodaj ją do listy zakupów. Jak gdzieś wlazłem? Przygotowaliśmy. Żeby nawiązać kontakt. Nie sądziłem, że będziemy musieli to robić. Czemu w ogóle mamy szukać karty telefonicznej? Ed to wie. Jego zapytaj. Czyżby jednak byśmy musieli wejść tam, do środka?
Ludzie często gubią rzeczy w miejscu, z których biorą ubrania. Z którego biorą ubrania? Z szafy? No tu jest jakaś budka. Nie, szukaj dalej. To nie jest ta budka? Ta budka będzie gdzieś na ziemi? Jesteś głodny? No i co teraz? Dobre, co? Nakarmiliśmy pieska, no. Co z nim? Dziwnie się zachowuje. Zupełnie jakby chciał nam coś powiedzieć. Tak, znalazł dziwną kartę. Pewien, że powinniśmy ją wziąć? Jasne, to sytuacja awaryjna. To jest ta karta telefoniczna? Dobra, teraz tylko automat. W ogóle to się bałem, że gorzej wyjdzie ten... Czasowo gorzej wyjdziemy, ale nie jest źle. O, to chyba będzie ten, co? Taki tutaj. Nie ta. Oznaczenie jest białe. Gdzieś tutaj? Może ta? Nie, ta, której szukamy, ma oznaczenie w innym kolorze. Czy chodzi... No nie pokazuj mi teraz. To też jest dziwne takie. Ale ciekawe, czy rzeczywiście, że tu mam iść? Nie ruszę się. No musiał iść w moją stronę. Dobrze, że mam na easy. O, grubas! A mam ciarki. Thank you.
No kurde, tak pokazuje. O, panie. Ktoś do mnie leci? Chyba tak. Tak jakbym był w tym miejscu, gdzie mam być, ale... A, jest, rzeczywiście, no. Dobra, mamy automat telefoniczny, tak jak tego chcieli. Tutaj jest inne oznaczenie. Tak, właśnie tego szukamy. Halo? Oddzieleni od reszty na parkingu przy ulicy Gizo. Początkowo myślałem, że KK umarł. No ale biorąc pod uwagę, że dusze podróżują, facet może jeszcze żyć. Bez odbioru. Milusi jak zwykle. Wspomniał o parkingu przy ulicy Gizo. Może to tam czekał wcześniej z Dale'em. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Sprawdźmy jeszcze ten parking rzeczywiście. Myślałem, że tam widzę. Taki przerażający, nie powiem. Muszę przed następnym odcinkiem rozdać punkty, bo może mam jakieś punkty. Co to jest? A tu co mamy? A wzrost maksymalnej wody, dobra. To tutaj. Najpierw rozprawmy się z nimi. Nie ma problemu. Coś nadchodzi. Olmi to dupło. Dobra. Ktoś coś upuścił. Gdzie? To są duchy, ale... A, telefon jest? Czy ten, no właśnie. Przez Eda nagranie. Wygląda na to, że nagrał, gdy... Nagrywał, gdy puścił urządzenie. Aha. Nie chcesz mnie zabrać, to pójdę sama. Erika, czekaj. Idę za nią. Wy dwaj uciekajcie z Shibui zgodnie z naszym planem. A co z KK? Powiedzcie, że Erika nie może walczyć. I włóżcie to do szafki na stacji Shibuya. Dobra. Powiedz, dokąd według ciebie poszła Erika. Pomożemy jej poszukać. Domyślasz się zapewne, czemu plan nie wypalił. Idźmy do stacji Shibuya. Mamy tam szafkę, której używamy jako skrzynki kontaktowej. Wygląda na to, że Rinko coś do niej włożyła. Dobra. Wiecie, gierka jest, mógłby ktoś powiedzieć, że strasznie liniowa, prosta tam. Idź, podsłuchaj, wynieś, przynieś, pozamiataj. Ale ja z chęcią poznałbym po prostu fabułę właśnie.
Mnie interesuje głównie ta historia, tak powiem szczerze. Ej, a my się gdzieś nie możemy teleportować tam? Jak to jest jakiś hektar drogi stąd? Kurde, czemu to automatycznie mi się to pokazuje, to wszystko, to nie wiem. Aha, no tu już jesteśmy blisko, no to. Od tamtej bramy by była jeszcze bliżej, no ale dobra. Co jest? Jaki księżyc? Jak? Parada demon. Co? Wciągnęło nas prosto w ich skupisko. Nie mamy wyjścia, musimy walczyć. Aj. Zaczynam zmieniać o tobie zdanie? No co? No kurwa, zawsze mnie ktoś jednie akurat. Chodźcie do dziadzi. No chyba ta czym piska. Ja coś czuję, że tu nie będzie łatwiej, tylko będzie coraz gorzej. Kurwa, no więcej gmatka nie ma, nie? Dobra. Ale zrobiłem grupowego, no. Buongiorno. Ale pizgają. A idzie tu stąd wyjść w ogóle? Dostałem. Dawaj wodę. Ludzie kochane. Jakaś parada mnie powstrzymała. No to fajnie. Być ostrożniejsi. No skąd ja mogę wiedzieć? Możemy nie mieć tyle szczęścia. O, no dzień dobry panu. Chłop się z dupy pojawił i...
Tam mnie coś goni, czy? Widzę czyjś ślad psychiczny. Psychiatryczny? Czyli Rinko porusza się przy pomocy duchowych linii przesyłowych. Zaradna jak zwykle, nawet jako duch. Wygląda na to, że Rinko nie przestała szukać Eriki nawet po śmierci. I co z tym piesiem teraz znowu? Dobra, idziemy tam, musimy dotrzeć. Do tej szafki, nie ma bata. Ją wszyscy? Ci są słabi akurat. Nie zawsze kumam, o co tu chodzi, żeby to zrobić na zasadzie takiej, żeby to połączyć ich, nie? No zobaczmy. Notatka i klucze. Jeśli zdecydujesz się wrócić, poczekaj na mnie w apartamentowcu, budynku, mieszkanie 302. Choćby skały serały, dotrę tam. Torinko zostawiła ten klucz z notatką na wypadek, gdyby nie znalazła Eriki. Myślisz, że poszła do mieszkania pod tym adresem? Tak, powiedziała. Tak. A Erika to słowna kobieta. Tak, każe obyczaj. Ło, ile metrów? Mamy tam jakiś teleport? Tu musimy mgłę odkryć w ogóle, nie? O, no to tutaj, to tu będziemy bliżej. Tu i tu dojdziemy, nie? To, zrobimy sobie to. R. I dymamy do tego mieszkania, zobaczymy. Odcinek będzie gitowaty, więc spoko. A więc kim jest Erika? Właściwie wylądowaliśmy znowu blisko tego, nie? Tak jak zaczęliśmy. Miała walczyć razem z nami, ale Rinko nie chciała jej w to mieszać. Erika miała własne powody do walki. Mam nadzieję, że się gruby nie przypierdoli. Świr to jej ojciec. To było dobre. To też było dobre. Gdzie ten glut ma? Ma serducho. Daj, bo coś się tam zbugowało. Dobra, lecimy do tego mieszkania, tam gdzie mamy lecieć. To te mieszkania, o których mówiła Rinko. Blok C musi gdzieś tu być. Aha, jeszcze bloku teraz muszę znaleźć. Blok C. No, fajnie. Telefon gdzieś dzwoni. Blok C. Stare notatki. Noś je przy sobie. Mogą się przydać. Ale co telefon dzwoni, to dzwoni. Blok C w ogóle? A jakie to było piętro? Tutaj. Coś jest nie tak. Dobra. Mam
złe przeczucie. Przeszukaj to miejsce. O, kotel. Lubisz się dotykać? Ta, a co? Co to ma być? No jest i kibel. Spore zapasy. A spore zapasy czego? Bo nie widziałem tak zasadniczo. Macie jedzenie? Mam jedzenie. Czy to Rinko? Zaraz. Jest czy to ja, patrzę syn? Pamiętam ją ze szpitala. Trzyma z przybyszami. Coś jej zrobili. Wiedziałem, że to fałszywka. Musieli porwać Rinko, gdy przyszła szukać Eriki. Widać, opiekowały się razem kotami. Wyszło szydło z worka, co? Można tak powiedzieć. Fałszywka. Dobrze, ale no, w takim razie nie muszę się już skradać. Ma takie elementy koszmaru, takiej psychodeliki, nie? O, zobaczcie, jak zmienia tą postać. Zostawiam was tutaj. Tryb fotograficzny. Nie można? Mam nadzieję, że zrobiłem fotę. Bo to było zarąbiste. Na odcinek idealny właśnie tutaj to miejsce. Zniknęła. Musi być gdzieś w okolicy. Znajdź ją. Zaraz zobaczę, czy mi się udało. Znajdź ją. No poszukam jej. I to będzie chyba dobry element na zrobienie właśnie odcinka, nie? Czekajcie, tylko jedną rzecz zrobię, zobaczę, czy to wyszło. Tak wyszło, wiecie co, że nie widać tej postaci. A tutaj teraz idzie zrobić tryb fotograficzny, tryb zdjęcia idzie zrobić. Dobra, znajdź Rinko, tak? O, kotel! Tryb fotograficzny. Ja to mam, po prostu... No takie, tak to już jest, szary, no i tyle, nie? Nic nie zrobimy. Cały szary, nie? A gdzie ja w ogóle idę? Bo ja nawet nie wiem, gdzie ja idę. Gdzie mam iść? Teraz zasadniczo. Są jakieś drabiny, coś. Hej, tutaj. Rinko. Nie myśl, że ci wybaczyłem. No cóż, wcale na to nie liczyłam.
Ale możemy znów walczyć razem. To nie? Co nie? Wszystko zależy od ciebie. No, to są takie psychodeliczne momenty. Znowu jadę do siebie sam. Zatrzymaj ją jeszcze trochę, Ringo. Dawaj. Zabieramy Ringo z powrotem. O kurde. Tak. To pierwszym razem? Czy się nie udało i zmarła? Wróciliśmy. Nie widzę Ringo. Znajdź ją. Szukaj park. To wygląda na ten park sprzedtem. Miejsce mocy. Czyli babka oderwała się od Ringo i zwiała. Gdzie jest Ringo? Chwilę, kolego. Naprawdę próbujesz skupić? Co tu idzie kupić? Halo? Mówi się. Bogu dzięki, że nic wam nie jest. Z nami wszystko w porządku. Ale co z tobą? Nic mi nie jest. Dajcie spokój. Na pewno? Znów jestem sobą. Przy okazji, co nieco się dowiedziałam. Teraz wiem, skąd bierze się ta mgła. Wszystko wam wytłumaczę. Teraz? Czekaj, poszukam długopisu czy czegoś. Ej, idealny odcinek. Jedną zaletą tej formy jest fakt, że fizyczna postać już mnie nie ogranicza. Prześlę wam po prostu tę wiedzę. Teraz wszystko w waszych rękach. Kurczę, jeszcze do tego słupa światła nie dotarliśmy, ale może w następnym odcinku akurat dotrzemy do tego słupa światła. Do tych nowych bram Tori. Słuchajcie, nowe bramy. Dzięki Ringo możesz teraz zobaczyć więcej bram Tori. Ich oczyszczenie pozwoli rozwiać zalegającą w okolicy mgłę i odblokować nowe obszary mapy do zbadania. No i fajno. I powiem wam, że idealnie, o zobaczcie, zaślepienie, misja zaślepienie, jaka idealna misja pod odcineczek, no kurde, a już się miałem obawienia, że to dzisiaj nie wyjdzie, a jednak stara dobra biblijna zasada, zbytnio się o nic nie troskajcie, jednak widzicie, miał rację. Dobra, słuchajcie, kończymy. Widzimy się w następnym odcinku, oczywiście widzimy się też na live'ach. Trzymajcie się i do zobaczenia wieczorami. Hej, cześć!